Cześć, tu dr Tronik. Dzięki za komentarze z poprzedniego filmu. Dzisiejszy film to jest nawiązanie właśnie też do poprzedniego filmu, w którym mamy właśnie tą linię mikropraskową. W poprzednim filmie pokazywałem, że prąd wysokiej częstotliwości zamyka się zaraz pod tą linią, czyli tam, gdzie kontur przepływu tego prądu ma najmniejszą indukcyjność, a nie najmniejszą rezystancję. Pojawiła się propozycja, którą uważam, że można bardzo łatwo właśnie tutaj pokazać, czyli żeby wykonać przemiatanie częstotliwości, czyli wpuścić na ten układ sygnał niskiej częstotliwości. W związku z tym dla niskiej częstotliwości, czyli w sumie tutaj okolice 20 MHz, zaraz wyjaśnię dlaczego 20, 20 i w górę, dla niskiej częstotliwości będziemy widzieli, że część tego prądu będzie chciała przepływać właśnie tutaj przez ten fragment blachy miedzianej, który tworzy tu niską rezystancję, ale jak będziemy wchodzić coraz wyższe częstotliwości, to ten sygnał będzie chciał wracać tu zaraz przez ten rezystor, no bo z tej strony ten rezystor jest dosłownie zaraz tutaj pod tą linią mikropaskową właśnie w tym miejscu. W ogóle tak naprawdę to nie jest dobry układ pomiarowy do tego typu eksperymentów, ale pokażemy to wszystko na zasadzie przyrostowej, to znaczy ta blacha nie będzie dociśnięta do tego fragmentu płaszczyzny powrotnej, która została tutaj rozdzielona względem masy. Ja tutaj rozdzielając ją trochę chciałem to wyczyścić i okazało się, że sobie tak to poszerzyłem, że już rezystor 0603 właśnie w tym miejscu nie pozwala mi przylutować jakby z krawędzi do krawędzi, więc to jest 0805. To niewiele powiedzmy zmienia, trochę nam zwiększa ewentualnie indukcyjność czy jakieś elementy pasożytnicze związane z tym większym komponentem nam będą tutaj wchodziły w rachubę, ale dzisiaj też nie będziemy mierzyć takim ostrym impulsem jak ostatnio, a tylko sygnałem sinusoidalnym, bo będziemy sobie ten sygnał do tej linii właśnie, do tej linii transmisyjnej przemiatać od 20 MHz tam do 120 MHz, bo takie są ograniczenia właśnie tego mojego generatora tutaj. No i zobaczymy, co się będzie działo, kiedy ta płaszczyzna masy będzie rozwarta, znaczy będzie połączona tylko przez 10 ohmów, zaraz pod linią mikropaskową i jaki sygnał będziemy mieli w momencie, kiedy to dociśniemy po prostu do tej miedzi. No i zakładając znowu taką podstawową teorię, gdzie prąd będzie chciał wracać po ścieżce najmniejszej indukcyjności czy impedancji, no to dla coraz wyższych częstotliwości będziemy obserwowali coraz większy prąd płynący przez ten rezystor, w związku z tym coraz większy spadek napięcia. Aha, dlaczego ten układ jeszcze nie jest fajny? Bo dla niskich częstotliwości w zasadzie ten fragment linii to nie jest żadna linia długa. Możemy w zasadzie powiedzieć, że to jest kawałek przewodnika sprzężony pojemnościowo właśnie z tą płaszczyzną, więc my tak naprawdę poprzez sprzęg pojemnościowy między tym fragmentem, który powiedzmy nawet dla 120 MHz w zasadzie nie będzie miał dużej różnicy potencjału między tym i tym punktem, między tymi jakby skrajnymi tutaj punktami, więc możemy założyć, że ten przewód jest po prostu elektrycznie bardzo krótki dla częstotliwości 20 czy tam może nawet i 120 MHz. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że sprzężenie pojemnościowe między właśnie tym fragmentem, kurczę, nie pokazuje dobrze, tym fragmentem tutaj, a tą płaszczyzną masy, która została odcięta, ze względu właśnie na charakter pojemnościowy, wzrost sygnału w tym miejscu następuje także ze wzrostem częstotliwości, więc nie mogę po prostu tutaj zawrzeć tego i podnosić częstotliwość, bo ten sygnał faktycznie będzie coraz silniejszy, więc tu będziemy robić metodę przyrostową, czyli tylko jedna zmiana w całym układzie i zobaczymy, jak ten prąd powrotny się nam będzie zachowywał. Dobra, co my tu mamy? To mamy tak, musimy to przesunąć. Mamy to tak, tu jest 20 MHz, 20 MHz sygnał, w sytuacji, w której ta zwora miedziana nie jest dociśnięta, ja ją będę dociskał czymś nieprzewodzącym, taką antenką, no i dla 20 MHz mamy tam 9,3, zróbmy może z tego 10, patrzymy na prąd RMS, 10 mV RMS, oczywiście to znowu nie jest wartość faktyczna tego prądu, po drodze mam tam tłumik jeszcze 3 dB, który współpracujący z rezystorem 10 ohmowym nie będzie również tłumikiem 3 dB, ale popatrzmy na to jako na pomiar względny, więc ja teraz zewrę, docisnę tutaj ten fragment. To nie jest wcale takie proste, a nie chcę tego lutować. A chcę też mieć właśnie czymś to przytrzasnąć, przytrzymać przydałoby się. Dobra, nieważne. Dociskam tutaj ten fragment miedziany, tą zworę miedzianą. A nie, aha, no dlatego mam tą podkładkę, ponieważ to jest przewodzące, to cała mata szara i nie chcę, żeby ta linia tam w jakikolwiek sposób próbowała nam oddawać energię. Nie w tym miejscu, bo zaburzyłoby to pomiar, więc ja dociskam i idziemy
Aha, no tak, tutaj nam wylazło, ale tam mieliśmy 10, tu jest około 2 mV, czyli mamy stosunek 5 do 1, czy 1 do 5, to w zależności jak mocno docisnę, to mamy tam 10 mV, a przy dociśnięciu mamy 2, więc okej, mamy 23 MHz, więc jak widać, faktycznie zwora spełnia swoją robotę, pięciokrotnie nam zmniejsza prąd płynący przez rezystor 10-ohmowy. Czyli mamy 5 do 1, to jeżeli podniesiemy sobie tutaj do 20 częstotliwość, to tam powinniśmy oczekiwać w okolicach 4 mV. Mamy 20. No i dociskam. Dochodzi do zniekształcenia, ale zamiast 4 mamy 6. Czyli już ten podział 1 do 5 spadł do 20 do 6. Czyli do 3 dziesiątych. Czyli 6 dwudziestych. Czyli 6 dwudziestych, a nie... czyli 3 dziesiąte. Czyli 3,33 setne, a nie 4, czyli już w tej chwili ta zwora ma trochę mniejszą skuteczność. Pojawia się jakieś odkształcenie, nie wiem, czy to nie jest kwestia właśnie tego, że występuje nam być może albo jakiś rezonans niewielki na którejś częstotliwości. No, nie jest to dobry układ pomiarowy, po prostu, ale jak widać, sama różnica. Jak ktoś wie, dlaczego tam się trochę ten przebieg zniekształca, to byłbym wdzięczny za informację w komentarzach. OK, a startowaliśmy z 1 do 5, mamy 1 do 3,3, to podjedźmy może do 40 mV. Dam radę w ogóle. OK, no to 40, to powinniśmy być w okolicach 8 przy tym założonym stopniu podziału prądu dla częstotliwości 23 MHz. Teraz mamy już w zasadzie pięciokrotnie wyższą częstotliwość. Przybieram. I mamy 19. 20 w zasadzie, czyli mamy już tutaj 1 do 2, jak widać, czyli coraz mniejszy udział tej miedzianej zwory. I idziemy może do maksa generatora, czyli do 120 MHz. To mamy 52. Więc przy tym podziale dla niskich częstotliwości powinniśmy mieć 5, powinniśmy mieć 5 razy mniej, czyli około 10, tam 10,4, a mamy 30, czyli już poniżej 1. Więc jak widać, ten prąd faktycznie, nawet w takim dość prymitywnym układzie jak tutaj, przy zwarciu tego typu kawałkiem blachy miedzianej, on w dalszym ciągu dla coraz wyższych częstotliwości, duża jego część wybiera jednak przepływ prądu przez tą rezystancję. Dobra, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym pomiarze. On nie do końca mi się podoba, ale na zasadzie przyrostowej, kiedy zmieniam tylko jedną rzecz w układzie, pokazuje właśnie w mojej ocenie dość dobrze to zjawisko. No dobra, dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!